Terebra po łacinie znaczy wiertło. To także nazwa naszej firmy, założonej przez chirurgów dla chirurgów. Nasza praca jest pełna sukcesów, ale ma również swoją gorszą stronę. Powikłania, które fizycznie dotykają pacjenta, a emocjonalnie lekarza. Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa to jedno z częstszych schorzeń. Rocznie operowanych jest około 10 milionów osób, a ryzyko komplikacji sięga 10%. Te komplikacje to uszkodzenie rdzenia kręgowego, uszkodzenie opony twardej i prowadzą one do bólu pacjenta, przedłużonego leczenia, zwiększenia kosztów leczenia, ale co najważniejsze, mogą trwale związać pacjenta z wózkiem. Bazując na wieloletnich doświadczeniach, stworzyliśmy i opatentowaliśmy bezpieczne frezy chirurgiczne. Umożliwiają one operowanie praktycznie bez ryzyka najczęstszych powikłań, jednocześnie pozwalając na znaczne skrócenie czasu operacji. Wystąpienie podczas operacji powikłań, uszkodzenia rozmaitych wrażliwych struktur jest niemożliwe, bo tak została zaprojektowana geometrycznie konstrukcja narzędzia, co zostało potwierdzone podczas eksperymentów na zwierzętach. Ludziom wydaje się, że nowoczesna medycyna polega na niesamowitych, skomplikowanych rozwiązaniach, technologiach kosmicznych, nanotechnologiach, dronach chirurgicznych, robotach, nie wiadomo czym jeszcze. A tak naprawdę istotą jest radykalne zmniejszanie powikłań poprzez proste rozwiązania. To jest tak naprawdę sens całych zmian. Niewielkie geometryczne modyfikacje, jeśli są przemyślane i wymyślone przez osobę, która bezpośrednio wykorzystuje dany instrument, dane narzędzie, mogą pociągnąć za sobą gigantyczne, olbrzymie konsekwencje. Chirurgia bez komplikacji, nierealne. My jednak wierzymy, że możliwe jest stopniowe eliminowanie konkretnych powikłań. Stąd nasza idea, Terebra, Uncomplicating Surgery. Dzięki WAW.ac-owi rozpoczęliśmy współpracę z producentem narzędzi chirurgicznych i niebawem otrzymamy pierwszą serię naszych frezów wyprodukowanych w tej fabryce. Pod okiem mentorów udoskonalamy nasz model biznesowy. Rozpoczynamy współpracę naukową z Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Medycznym.